Przyszłość Ci szkolić online, no i potrzebujesz podpowiedzi, a czegoż to potrzebujesz od strony technologicznej. No i ten materiał jest moją podpowiedzią, jakich pięć gadżetów, jakich pięć rozwiązań technologicznych potrzebujesz, żeby z powodzeniem szkolić online. Ja od dłuższego czasu. Już jestem w świecie wirtualnym, w szkole. Natomiast widzę w tej chwili, co się dzieje, to branża ta klasyczna, szkoleniowa, przynosi się do świata online i coraz więcej osób, które są świetnymi trenerami, trenerami w salach szkoleniowych, szukają rozwiązania tego, ale jak to zrobić wirtualnie? No to słuchajcie w telegraficznym skrócie. Pierwszy temat, oczywiście, który potrzebujesz, to mikrofon. Tak, paradoksalnie moim zdaniem ważniejsze jest, żeby zacząć od mikrofonu, a nie od kamery. Dlatego, że moja nauczka, jeśli chodzi o pracę online, o świat wirtualny, to jest taka, że. Jeżeli masz dobry mikrofon, jeżeli cię dobrze słychać, to zapewniasz po drugiej stronie osobom wysoki komfort. Wysoki komfort słuchania, odbioru wiedzy. Także, jeżeli się zastanawiasz, od czego zacząć? Zacznij od mikrofonu. To znaczy, po pierwsze, sprawdź, czy ten mikrofon, który już masz, wystarczająco dobrze działa. Czy to mikrofon, który już masz w laptopie, zwykle nie będzie taki dobry. Czy może już masz jakiś mikrofon krawatowy, albo masz mikrofon po prostu jakiś taki studyjny, który możesz podłączyć. Także ja tutaj używam, zwykle do szkoleń, używam albo tego mikrofonu, który jest takim mikrofonem dobrym, ładnie oddaje barwę głosu. Aczkolwiek, no on wymaga tego, żeby być blisko tego, tego mikrofonu. To jest tutaj, masz napisany model tego, tego mikrofonu. Natomiast do szkoleń, gdzie się poruszam, gdzie tak naprawdę jestem w takiej wirtualnej sali szkoleniowej, używam wtedy mikrofonu krawatowego. Tu też informacja o tym, jaki to jest model tego krawatu, tego mikrofonu krawatowego, którego, którego używam. To są wszystko urządzenia, które wymagają zainwestowania, ale nie są to jakieś wielkie inwestycje. Także tutaj, jeśli chodzi o mikrofony, Nagrałem kiedyś taki osobny materiał, dłuższy, chyba z pół godziny trwał na temat mikrofonów. Tutaj jest odesłanie do tego materiału, też w opisie jest link do tego materiału o mikrofonach. Także jak potrzebujesz dowiedzieć się więcej o mikrofonach, no to zapraszam Cię do tego materiału. Pamiętaj, dobry mikrofon, jeśli chodzi o pracę online, to jest podstawa, dlatego że pracujesz głosem, wyjaśniasz to wszystko, co... Uczestnicy mają zrozumieć, i tutaj to, jeżeli cię będzie wyraźnie, dobrze słychać, to zapewnisz ludziom dobrej jakości pracę. Natomiast drugi punkt to jest ten, którego pewno zwykle byś w ogóle rozpoczęła myślenie, czyli kamera, tak? No ale to jakiej kamery potrzebuje? Być może wystarczy ta kamerka, którą masz w laptopie. Natomiast w tej chwili rynek szkoleń online jest coraz bardziej wymagający, to znaczy, Kiedyś wystarczyło odpalić jakąś aplikację szkoleniową z byle jaką kamerką, to po prostu działało, byliśmy przyzwyczajeni w takich standardów. W tej chwili widzę z miesiąca na miesiąc. Te wymogi oczekiwania klientów są coraz większe. Często też moi klienci mówią, że Pana chcielibyśmy zrobić takie szkolenie, gdzie odbiór wizualny będzie jak najbardziej zbliżony takiemu klasycznemu szkoleniu, które jest w sali szkoleniowej. No i tego potrzeba już już lepszej kamery. Tutaj takim standardem, jeśli chodzi o takie porządne kamery i dobrą relację jakości do ceny, to są kamery firmy Logitech, szczególnie kamera model C920 i te wszystkie pochodne C920 C9, z innymi literkami na końcu. To jest kamera, która widziałem, że w tej chwili kosztuje nie wiem, około 600 czy 700 zł. No i to jest dobra kamera. Jakby ta kamera daje Ci dobrą jakość. Tutaj jeśli chodzi o szkolenie online, to, to będziesz zadowolona. Natomiast, gdy ja pamiętam, wiele miesięcy temu pytałem zawodowca, który od lat robi porządne szkolenie online. Mówię, to słuchaj, to którą kamerkę Logiteka wybrać czy jakiejś innej firmy? On mówi, no którąkolwiek nie wybierzesz, to będzie dobrze. Natomiast moje doświadczenie mówi, że nic nie zastąpi. Porządnego aparatu fotograficznego, elektronicznego z wymienną optyką, bo dopiero wtedy te wrażenia, te szkolenia są wystarczająco dobrej jakości. Ja faktycznie do tego doszedłem. To znaczy, no w tej chwili, czy ten materiał, który oglądasz, czy szkolenia, które prowadzę, to po prostu nagrywam, czy nadaję po prostu przez urządzenie, przez aparat fotograficzny de facto Sony A6100 z specjalnym obiektywem. Tutaj też jest informacja o tym obiektywie. Nie chcę przez to powiedzieć, że masz rozpoczynać swoją karierę szkolenie online od tego, żeby zainwestować wiele tysięcy złotych w sprzęt fotograficzny czy, czy filmowy, natomiast faktycznie jeżeli się okaże, że będziesz większość czasu spędzać na szkoleniach online, to być może pójdziesz w, ten, w tym kierunku, czyli bezlusterkowiec albo, albo aparat lusterkowy z zmienną optyką, którą podłączysz do, do komputera. Także kamera, kamera jest ważna. Ważne jest, żeby wystarczająco dobrze i wyraźnie było, było widać. Natomiast kolejny element, można powiedzieć dość oczywisty, to jest laptop. No i teraz, jeżeli Twój laptop jest w miarę nowy, czyli masz wystarczająco dużo pamięci operacyjnej, ten procesor jest dość, dość mocny, to się nie masz nad czym zastanawiać. już sobie, laptopa mam, mogę jechać dalej. Natomiast wiem, że niektórzy z nas, którzy wykorzystywali laptopa tylko i wyłącznie do tego, żeby na stacjonarnym szkoleniu odpalić PowerPointa, do tego nie były wymagane jakieś szczególnie mocne maszyny, spotykają się w tej chwili z takim problemem, że podłączysz kamerkę, podłączysz mikrofon, internet, aplikację szkoleniową do laptopa i się okazuje, że przycina przycina nie dlatego, że jest z internetem coś nie w porządku ze swoim sprzętem, tylko po prostu twój laptop jest zbyt stary, ma zbyt słabe parametry. Także tutaj też się zastanów nad tym, czy nie będziecie czekać konieczność upgrade'u z wymiany laptopa na mocniejszy, który będzie miał więcej pamięci operacyjnej, mocniejszy procesor, który zapewni ci pracę szkoleniową. No i czwarty element, czwarty element, o którym często zapominamy, a on jest ważny, to jest oświetlenie. Czyli jeżeli już dobrze cię słychać, masz dobry mikrofon, Kamera sprawia, że obraz jest dobrej rozdzielczości, laptop daje, daje radę, ale. Postać jest zbyt ciemna albo niewyraźna, jakieś cienie, ale tego światła było za mało. Także tutaj też warto pójść w oświetlenie, szczególnie jeżeli masz jakieś miejsce, tak jak ja, z którego zwykle szkolę, to ustawić dwie, trzy, cztery lampy. To nie jest duży wydatek. Można się zaopatrzyć po prostu w sprzęt fotograficzny, w softboxy, jakieś żarówki. Tutaj też są przykłady tych rozwiązań, które ja stosuję. Też linki tutaj w opisach, także warto po to sięgnąć. Warto pamiętać o tym, że Komputer sam z siebie cudów nie uczyni, jeżeli ten obraz, który wysyłamy na komputer nie będzie dobrze oświetlony. No i ostatni wątek, można powiedzieć, to czego byśmy mogli też zacząć, całą rozmowę, to platformy szkoleniowe. Tak, a na jakiej platformie? A czy na Teamsach? A czy na Zoomie? czy na ClickMeetingu, czy na Webexie i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem każda platforma jest dobra do innego zastosowania. Te platformy się też rozwijają, czyli też to, co dzisiaj widzimy, jak dzisiaj mogę porównać np. rozwiązania Google, rozwiązanie Microsoftu, czy rozwiązanie Zuma, może się okazać, że za 3-4 miesiące będziemy zupełnie w innym miejscu. Moim zdaniem platforma poniekąd ma znaczenie wtórne. To znaczy, ja już, mnie życie nauczyło takiej pokory, żeby się dostosować do klienta. Jeżeli klient mówi, proszę pana, my na Zoomie nie będziemy pracować, dobra, na czym będzie pracować? Na Teamsach. Będziemy pracować na Teamsach. Będziemy pracować na ClickMeetingu cokolwiek sądzę o ClickMeetingu, będziemy pracować na ClickMeetingu. Ja widzę, że większość tych aplikacji do szkoleń online jest bardzo podobnych od strony obsługi. To znaczy podpinasz kamerę, podpinasz mikrofon i to, co jest z kamery, z mikrofonu, to jest wysyłane po prostu na salę szkoleniową. W niektórych tych aplikacjach prezentacje na przykład z PowerPointa podpinasz osobno, wrzucasz na portal tej aplikacji, jak w przypadku ClickMeetinga, w przypadku na przykład Zooma udostępniasz ze swojego ekranu. Natomiast moim zdaniem to, jakiej platformy użyć do, do szkoleń, to ja już w tej chwili przede wszystkim pytam klienta, a co by państwo wybrali. Ja mówię, a nam jest wszystko jedno. No, skoro wam jest wszystko jedno, to wybieram platformę, którą w danym momencie używam, czy Teamsy, czy, czy, czy na przykład Zooma. Dobrze moi drodzy, no i to były to pięć narzędzi technologicznych, których potrzebujesz, żeby rozpocząć szkolenia online. Czyli masz się zaopatrzyć w mikrofon, przez który cię będzie słychać. Kamerę, która sprawi, że uczestnicy mieli komfort widzenia cię prawie tak dobrze jak w sali szkoleniowej, laptop, który sobie poradzi i z tą kamerą i z tym mikrofonem, i, i z aplikacją, oświetlenie, które da wystarczająco dużo światła, żeby to, to szkolenie, żeby twoja też postać były widoczne w jasny sposób. No i platforma, platforma szkoleniowa, platforma do spotkań, do webinarów, do webmeetingów, taka, której będziesz potrzebować. Tutaj w opisach jest sporo linków, tam znajdziesz też informacje o tym, gdzie, za ile te poszczególne elementy można kupić, i też jakie, jakich ja używam sprzętów. Być może czasami może być wygodne po prostu kupić to, co ktoś inny już używa. Mam nadzieję, że było to pomocne, mam nadzieję, że pomogło Ci w podjęciu Twoich decyzji. Także będę wdzięczny za potwierdzenie, czy Ci to pomogło łapką w górę. Możesz też udostępnić osobie, której to się może przydać, oraz zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziesz dostawała, dostawał powiadomienia o kolejnych, podobnych tego typu materiałach. Do zobaczenia!